Stanisław Srokowski, Tłuste koty, czyli Parlament zwierząt. Radźmy więc. Żaba się znowu napuszyła, aż wyszły jej na wierzch oczy. A więc i ja? Szepnęła. Tak, także ty, potwierdził słoń, który miał dobry słuch. Ty, mrówka, mucha, pająk, wyliczał. Każde najmniejsze nawet stworzenie może i powinno odpowiedzieć na takie pytanie. Po to przecież się tutaj zebraliśmy. Żaba coraz bardziej rosła w dumę. Nikt nigdy jej nie proponował, by odpowiedziała na jakiekolwiek pytanie, a tym bardziej na tak ważne pytanie, jak to, od którego tak wiele zależało, czyli jak dalej mamy żyć. Poczuła się niezwykle dumna i doceniona. Dało się też słyszeć w tym momencie przelot przez polankę muchy, która słysząc swoje imię poderwała się do lotu. Takie to na niej zrobiło wrażenie. Przez chwilę zdawało się jej, że się przesłyszała. Usiadła na trąbie słonia i już była pewna, że z tego miejsca już wszystko dokładnie usłyszy. Na wszelki wypadek jednak cichutko spytała: ja? Tak, i ty, odpowiedział słoń. I dodał, radźmy więc. I wtedy wkroczył ze swoim mocnym głosem lew. Ja uważam, odezwał się, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na konkretne pytania. Na jakie? Miałknął kot, który się także poczuł wyróżniony, choć nikt nie wymienił jego imienia, ale sam fakt, że dostąpił zaszczytu prezentowania rodziny kotów udomowionych, niezwykle wysoko sobie cenił. Ponadto słoń wyraźnie dał mu do zrozumienia, że każde zwierzę może znaleźć swoje miejsce, a jak każde zwierzę, to znaczy, że on, kot, może takie miejsce w tym zgromadzeniu sobie znaleźć. Czyli może zadawać pytania i może też odpowiadać na nie. Właśnie czekał na odpowiedź. To znaczy, już odpowiadał lew, że pora najwyższa, byśmy zaczęli rozmawiać o szczegółach. Ale o jakich szczegółach? Tym razem odezwał się pająk, który także chciał się pokazać ze swojej aktywnej strony. To znaczy o takich? Cierpliwie tłumaczył lew, który wprawdzie znany był z wybuchowego charakteru, ale tutaj zachowywał się godnie, czując, że od niego także dużo zależy. Bo wiedział, że inne zwierzęta go szanują, a nawet się go boją. Tym bardziej chciał pokazać, że panuje nad sobą i nie poddaje się emocjom. To znaczy o takich, powtórzył, o takich szczegółach powinniśmy porozmawiać, jak ten, czy mamy budować domy i mieszkać w nich tak jak ludzie, w zamknięciu, czy też... Podchwyciła natychmiast niedokończone pytanie sroka. Czy też mamy pozostać na wolności? Dokończył lew. Na wolności. Zaakcentował. Na moment nastała cisza. Jakby zwierzęta wciąż wsłuchiwały się w głos lwa. Znowu dało się słyszeć przelot muchy, która sprawiała wrażenie zdenerwowanej. Nie potrafiła usiedzieć na jednym miejscu, ale to nie o nerwy chodziło, jak się za chwilę przekonamy, ale o coś bardziej ważnego i większego. Mucha usiadła tym razem na grzbiecie lwa i odezwała się. Ja tam bardziej wolałabym mieszkać w domu. Ja też, wsparł ją kot. Co? Nagle zerwała się sroka. W domu? Wrzasnęła. Ja w domu? Ja wolna sroka w zamknięciu? W jakiejś klatce? Tak, w domu. Nie zaradził się kot. W domu jest przyjemnie, ciepło, wygodnie, wyliczał. W domu? Już wydzierała się wrona. Jak możesz takie głupstwa gadać? Wściekała się. Takie brednie. Dom to... Nagle zaczęła się z emocji jąkać. To co? Rzucił kot. To zaduch, opary, ciasnota, wyliczała wrona. Dom to niewola, warknął wilk.
i natychmiast poparł go żbik. Udusiłby się w czterech ścianach, wołał. Dom to jak kajdany, wsparł ich jeleń. Słusznie, rzuciła sroka. Dom to kajdany. Kot niepewnie spoglądał na muchę, która jakby wystraszona wyzierała z sierści lwa. I wtedy znowu zabrał głos słoń i uśmiechając się, co u niego rzadko się zdarzało, powiedział: wyobraźcie sobie mnie słonia w domu. Sroka parsknęła śmiechem. Dołączyła do niej wrona, która także się już śmiała. Zaczął się śmiać również jastrząb, a po nim kruk, orzeł, skowronek, szpak, kos, rudzik, dzięcioł, a nawet bocian, który jak wiadomo na domach wiosną zakładał gniazda, lecz w domu nigdy nie zamieszkał. Poza tym lubił i cenił, jak także wiadomo, dalekie podróże. Teraz śmiał się do rozpuku, bo nie mógł sobie wyobrazić słonia w czterech ścianach. Słoń w domu! Zarechotał żubr i ryknął straszliwym, rubaszczym śmiechem. A wtórowały mu już inne zwierzęta, ptaki, gady i płazy. Albo żyrafa, zanosił się już śmiechem tur. Albo nosorożec, dołączył struś. Albo rekin wielorybi, wrzeszczała żaba. Albo salamandra chińska, dławił się ze śmiechu wąż. Rozległ się straszliwy śmiech, chichot, rechot, parskanie. Zwierzęta chwytały się za brzuchy, parskały, ryczały, warczały, piszczały, jęczały i wyły ze śmiechu. Nawet sam słoń nie mógł wytrzymać powagi i huknął. Już widzę, jak tańczy z żyrafą w klatce na 37 piętrze. I jak tam jadę windą z nosorożcem. Nowa, potężna fala śmiechu, rechotu i wycia rozległa się na leśnej polanie, a kot i mucha nagle gdzieś zniknęli. Także pies się zawieruszył. Nikt zresztą już na nich nie zwracał uwagi. Chcemy wolności, wycierała się wrona. Powietrza, dołączała sroka. Przestrzeni, słońca, gwiazd i nieba, przebijały się jeden po drugim głosy. Chcemy oddychać pełną piersią, na koniec rzuciła żaba. I wtedy lew oznajmił. Głosujemy. Ale w jakiej sprawie? Sroka wciąż była czujna. Głosujemy, czy chcemy żyć tak samo jak człowiek, to znaczy żyć i mieszkać w zamkniętych pomieszczeniach, w domach, dworkach, pałacach i w tym podobnych budowlach? Nie! Ryknął dziki knur, który się spóźnił na zebranie, ale od kilku chwil słysząc, co się dzieje, ciężko dysząc, już wołał. Nigdy! Nigdy! Huknęły za nim inne zwierzęta. Chcemy się rządzić sami, krzyknął lis. Nikt nam nie będzie nic narzucał, zakrakała wrona. Nikt! Natychmiast wsparła ją sroka, po niej wróbel, orzeł, jastrząb i kukułka. Nikt! Podskoczył w górę wąż, by się pokazać. Skoro tak, sumował już zebranie lew, to głosujemy. Kto jest za wolnością? I rzecz jasna, za naturą? Za życiem w naturze? Ja! Rozległy się głosy. Posłuchajcie, przerwał im słoń, jak wiadomo, najmądrzejszy wśród dzikich zwierząt. Posłuchajcie, powtórzył. Musimy wykazać się rozsądkiem i odwagą. Jestem odważna, zarychotała żaba. Wiemy. Skinął głową słoń. Ale pozwól nam godnie zakończyć zebranie. Otóż już wiemy, co potwierdziliście tu wielokrotnie, że wolność jest najważniejsza i jej nie oddamy. Ale jest kilka rzeczy u człowieka, które by się nam przydały. Co? Szepnął szczur. Właśnie, co? Głośniej już spytał zając, który także się spóźnił i teraz dał znać, że już jest. Co za pytanie?
Słoń spojrzał na zająca. Na przykład mamy pewne kłopoty z komunikacją. Czyż nie tak? Co masz na myśli? Znowu dała o sobie znać żaba. No, powiedzmy, już tłumaczył słoń. Zanim dotrą do nas wiadomości, co się dzieje z naszymi braćmi, zwierzętami na Saharze, w Azji albo w Ameryce, nie mówiąc już o Arktyce i Antarktydzie, upłynie wiele dni, a nawet tygodni, zanim ptaki przekażą nam informacje. A człowiek sięgnie po komórkę i już wie. Nabrał powietrze i ogłosił. Przydałyby się nam komórki, smartfony, laptopy. Brawo! Zawołała sroka. Nie musiałabym tyle latać, oznajmiła. Ale zaraz zmieszała się, bo przed chwilą opowiedziała się za wolnością i teraz nie bardzo wiedziała, jak połączyć wolność z komórką. Po tym okrzyku poczuła się zmieszana. Słusznie, wsparł już jednak ją jeleń. Wiedziałbym dużo wcześniej, że już polują na mnie i miałbym czas na ucieczkę. Czyli co? Spytał słoń. Pewne urządzenia cywilizacyjne nam się przydadzą? Tak, tak, rozległy się głosy. Nawet żaba wychrypiała. Tak! Bo wyobraziła sobie, że gdyby znalazła się w krytycznej sytuacji, mogłaby zadzwonić do lwa albo do słonia i one mogłyby jej pomóc. Wobec tego głosujemy, postanowił lew i od razu oznajmił. Głosujemy dwa razy, raz za wolnością i życiem w naturze i drugim raz za przejęciem od człowieka przydatnych dla nas urządzeń cywilizacyjnych. Omiótł zgromadzenie szerokim spojrzeniem i spytał. Kto jest za wolnością i życiem w naturze? I dodał. Kiwamy głowami z góry na dół. I zobaczył las kiwających głów. Kto jest przeciw? Spytał. I znowu dodał. Zaprzeczamy głową. Ogarnął tłumy zwierząt bystrym okiem i nie dostrzegł nikogo, kto by był przeciw. Nawet mucha, pies i kot nie sprzeciwili się. Przegłosowaliśmy. Nadal żyjemy w naturze i w wolności. Brawo! Rozległy się okrzyki. A teraz, kto jest za przyjęciem od człowieka przydatnych dla nas urządzeń cywilizacyjnych? Wszyscy byli za. Rozległy się brawa, okrzyki, wołania. Lew otarł pod czoła, bo już był zmęczony długą naradą i oddał głos słoniowi. Słoń podziękował wszystkim za przybycie i na koniec dodał. Pamiętajmy przy tym, że szanujemy naszych braci, którzy przeszli na służbę u człowieka. A siostry? Zaskrzyczała sroka. Naturalnie, siostry też. Zgodził się słoń. Szanujemy także nasze siostry z różnych rodzajów i gatunków i uważamy, że bardzo nam pomagają w rozpoznawaniu zamiarów i planów człowieka. To nasza tajna broń. Dziękujemy im za to. Wobec tego kończymy zebranie, ogłosił lew, i przygotowujemy się do wyborów parlamentarnych. My? Jak zwykle wyskoczyła żaba. Tak, my, odparł lew. A więc i ja? Nie to spytała, nie stwierdziła żaba. Tak, także i ty, odparł lew. Brawo! Słychać było wielki entuzjazm i radość w całym lesie. Czytał Bogdan Mowski.